zostaw pod tym filmem łapeczkę do góry, jeżeli ty na swoje konto chciałbyś otrzymać prezent z taką ilością fałdolców w środku. No i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Mamy mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmie przedstawię wam kilka nowości świata Fortnite i w tym m.in. pokażę wam mapę, która szybciej pomoże wam wbić nowego skina, porozmawiamy sobie na temat sezonu 3 w rozdziale 4 Fortnite'a, jak i również na temat darmowych nagród, które koniecznie musicie odebrać przed startem nadchodzącego sezonu i naprawdę jeszcze więcej, także koniecznie oglądać ten film do końca. No i oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexocode i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do filmu. Więc na samym początku mapka na expa, wchodzimy tam gdzie zawsze, kod do wyspy, wpisujemy ten oto kodzik i tylko przypomnę, że żeby dostawać więcej expa na każdej z takowych mapek, to na samym początku po wejściu musicie odczekać od 10 do 15 minut. No i oczywiście zaraz wam pokażę, gdzie tutaj znajdują się wszystkie przyciski, a jakby kogoś to nie obchodziło, to na ekranie widzicie minutę, do której musicie przewinąć film, żeby po prostu sobie pominąć tą mapkę. Więc na samym początku po wejściu na takową mapę idziemy sobie oczywiście do rifta, następnie moi drodzy biegniemy sobie dokładnie w tą oto stronę i tutaj powinniśmy mieć przycisk, który, że tak powiem, nam wyłącza całe to niebo, także oczywiście do niego podchodzimy, następnie go klikamy i idziemy sobie dokładnie w tą stronę, żeby właśnie wziąć sobie również grapplera, także bierzemy grappler i w tym momencie idziemy sobie dokładnie do tej oto tablicy, która właśnie się tutaj znajduje, także no tutaj musimy sobie do niej podlecieć, no i dokładnie tutaj za nią budujemy 5 właśnie ramp do przed siebie, czyli 3, 4, 5, następnie tutaj 5 w górę, czyli 1, 2, 3, 4, 5 i jeszcze jedną przed siebie. I na samym końcu mamy przycisk z expem, klikamy go i tak jak widzicie dostajemy naszego pierwszego expa, który jest AFK, następnie idziemy do tamtego miejsca, czyli do tej oto takiej bazy, coś takiego. No i generalnie moi drodzy, w międzyczasie jak ja się tam buduję, to wy możecie zostawić pod tym filmem łapeczkę do góry i będzie mi wtedy naprawdę miło. Jeżeli korzystacie z takowych mapek, to też myślę, że naprawdę spoko. Oczywiście mapki są praktycznie na każdym nowym filmie, także subujcie z dzwonkiem. No a my w tym samym czasie, moi drodzy, jesteśmy już tutaj. Idziemy sobie dokładnie tutaj do środeczka. Idziemy sobie na sam koniec, do tych oto drzwi. No i tutaj wychodzimy sobie i po prostu budujemy się właśnie do tego czegoś. Także tutaj mamy przycisk z expem, klikamy go, no i dostajemy w tym momencie, moi drodzy, expa. No i jest to tak zwany AFK exp, którego dostajemy, myślę, że naprawdę całkiem sporo. Następnie idziemy do tego oto domku, także oczywiście się tutaj również podbudowywujemy, co troszeczkę czasu może oczywiście zająć. Więc gdy już się podbudujemy do tego oto domku, to idziemy sobie dokładnie w tą stronę, czyli no, że tak powiem, przed siebie od tego domu. I dokładnie tutaj mamy właśnie taką oto skałę, w sensie taki ląd, który się wynurza. Także na niego oczywiście sobie idziemy i w tym miejscu tutaj budujemy sobie 3 rampy do góry, no i przy okazji jedną podłogę. Także coś takiego i tu mamy przycisk z expem, klikamy go i dostajemy w tym momencie naprawdę całkiem sporo expa. Także myślę, że mapka jak najbardziej na plus. No i w tym momencie dostajemy tego expa naprawdę, ale to naprawdę bardzo dużo. No i co? Widzimy się w newsach. No więc teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do nowości ze świata Fortnite i mamy, myślę, że naprawdę całkiem sporo tematów. Na samym początku bardzo ciekawa rzecz, a najdokładniej rzeczy, które nadchodzą w niedalekiej przyszłości Fortnite'a i nad którymi Fortnite po prostu pracuje i pewnie jeszcze trochę będzie pracował. Więc mamy tutaj kolaborację Fortnite'a z LEGO, czyli coś, o czym już mówi się całkiem spory czas, no ale jak wiadomo, no pewnie na to będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, bo jest to jakaś większa kolaboracja. Następnie mamy Fortnite rozdział 5. No wiadomo, no Fortnite rozdział 5 tak czy siak ma nadejść dopiero za parę miesięcy, także no tutaj to jest raczej zrozumiałe. Przy okazji mamy właśnie, moi drodzy, tryb kreatywny 2.0 i właśnie jakiś specjalny event, jakiś specjalny festiwal, także zapewne będzie to coś w właśnie, że tak powiem, nie wiem, podobnego do jakichś koncertów czy coś takiego, jak i przy okazji, moi drodzy, jakaś rzecz do Rocket League'a, a najdokładniej, no po prostu coś związanego z Rocket League'iem. No i właśnie tak to wygląda. Także generalnie, moi drodzy, no jest to naprawdę, myślę, że całkiem sporo tutaj dużych takich projektów. No i wiadomo, że prędzej czy później, tak czy siak, Epic Games skończy nad nimi pracę. No i oczywiście to wszystko ujrzy światło dzienne. Także myślę, że bez żadnego problemu. A my teraz przechodzimy sobie do bardzo ciekawego tematu. A najdokładniej darmowych nagród, które koniecznie musicie odebrać przed startem nadchodzącego sezonu. Więc na samym początku, moi drodzy, mamy oczywiście grę rankingową. Więc no generalnie w grze rankingowej chwilowo
znowu mamy sezon zerowy, no ale zapewne z następnymi sezonami będą po prostu nowe sezony rankingowe, czyli sezon pierwszy, sezon drugi i tak dalej. No i wiadomo, teraz mamy jakieś darmowe nagrody, ale później te po prostu będą już niedostępne, także póki jeszcze możecie, to wydaje mi się, że naprawdę warto sobie to odblokować. Mamy chociażby darmową emotkę i masę innych ciekawych dodatkowych nagród. Tak samo jak i również, moi drodzy, mamy, że tak powiem, akcję Restart. I akcja Restart kończy się już dosłownie za chwilę, bo z tego co wiem, to ta ma się skończyć gdzieś dziś około godziny 15. Także jeżeli jeszcze tego nie wykonaliście, to naprawdę każdemu polecam, bo jest to, moi drodzy, bardzo fajny taki pakiecik, gdzie możecie zdobyć wiele ciekawych przedmiotów za darmo, a najdokładniej malowanie, emoji, plecak i przy okazji kilof. Także myślę, że te nagrody są według mnie naprawdę bardzo, ale to bardzo przyzwoite. No i, moi drodzy, jest naprawdę bardzo duża szansa, że gdzieś w przyszłości otrzymamy jeszcze no, dodatkowe właśnie style do Milesa Moralesa. I generalnie, moi drodzy, no to jak wiadomo, no to ten w filmie generalnie miał, że tak powiem, taki dość inny outfit też czasami, a najdokładniej miał on na sobie bluzę i tak dalej, specjalne właśnie buty, także jest jakaś szansa, że jeszcze w przyszłości otrzymamy właśnie jakieś nowe kosmetyki ze Spider-Manem Miles Morales, ewentualnie jest również, moi drodzy, szansa, że po prostu zostanie to dodane za darmo dla po prostu obecnych posiadaczy Milesa. Przykładowo, jeżeli na przykład będzie to jakiś w miarę rzadki skin, to na przykład osoby, które zakupiły go pierwotnie za pierwszym razem, otrzymają jakieś dodatkowe style, no ale to jak na razie no, zobaczymy, ponieważ nie wiadomo, czy rzeczywiście Epic nad takim czymś pracuje, lecz no, wydaje mi się, że jeżeli w przyszłości ta kolaboracja miałaby powrócić, no to jak najbardziej taki Spider-Man mógłby się sprawdzić. No i przy okazji wraz z tym na przykład taki darmowy pakiet też myślę, że mógłby oddać, ale no póki co niestety nie mogę wam tutaj nic takiego zagwarantować, ale mogę wam zagwarantować, że możecie zdobyć nadal pakiet właśnie najzimniejszych kręgów, gdzie do zdobycia jest również darmowy skin. Mowa tutaj, moi drodzy, o pakiecie, który znajduje się na samym dole w sklepie z przedmiotami i jest on za okrągłe 0 zł. Możemy tutaj zdobyć kilof, malowanie, plecak, jak i również samego skina, które według mnie, no te wszystkie przedmioty są naprawdę całkiem spoko, także jak najbardziej każdemu polecam, no i po prostu warto według mnie sobie to odebrać. Mamy generalnie na ukończenie całości aż jeszcze 10 tygodni, także w następnym sezonie akurat będziemy mogli to wbijać, ale, moi drodzy, rzeczą, której no, już nie będziemy mogli sobie zdobyć, to obecny pakiet PlayStation Plus, który no, jest za darmo dla posiadaczy PlayStation. No i generalnie no to w następnym sezonie ten pakiet po prostu się zmieni, także właśnie tak to wygląda. Jeżeli posiadacie PlayStation, to po prostu każdemu polecam sobie to odebrać, póki jeszcze możecie. No i tak samo, moi drodzy, jeżeli subskrybujecie ten kanał wraz z dzwoneczkiem i po prostu jesteście aktywni na materiałach, to macie również szansę, żeby wygrać coś ze sklepu z przedmiotami. No i generalnie, moi drodzy, no to raz na jakiś czas dodaję osoby z komentarzy do znajomych i wysyłam im coś ze sklepu z przedmiotami. Także wy też możecie być tymi szczęściarzami, musicie po prostu oglądać materiały, no i przy okazji napisać na przykład raz na jakiś czas w komentarzu, chociaż jakiś komentarz, no cokolwiek dosłownie, no i przy okazji łapkować materiały, no i mieć oczywiście subika z dzwoneczkiem, także myślę, że naprawdę warto, za oglądanie możecie dostać darmowy podarunek w Fortnite, więc jak najbardziej każdemu polecam. No i tym samym, moi drodzy, chciałbym wam życzyć miłego dnia, bądź też wieczoru, w zależności o której godzinie ten materiał oglądacie. Nie zapomnijcie o kodziku Hexokod w sklepie z przedmiotami, no a my widzimy się w kolejnych materiałach, zapewne na temat nowych informacji odnośnie nadchodzącego sezonu trzeciego w rozdziale czwartym Fortnite'a. No i co? Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia. Nie.